do tego programu, chciałbym się podzielić pewną refleksją i zadać konkretne pytanie. Mianowicie, wielkie są oczekiwania w Polsce, jeżeli chodzi o zwiększenie udziału naszego w programie ramowym Horyzont 2020. My w to wierzymy, że to się uda zrobić, dlatego pracujemy jako punkty kontaktowe. Natomiast sytuacja, jak widać, jest dla nas trochę trudna dla całego środowiska, bo tak, współpraca międzynarodowa w nauce jest na bardzo niskim poziomie. Mobilność kolei, szczególnie jeżeli chodzi o przyjazdy do nas. To są pojedyncze, słuchajcie, skupienia. No i najgorsze to wielokrotnie skoro jesteśmy na koniec. Więc jest to większe wyzwanie, wielkie wyzwanie. My chcemy się wpisać właśnie w to. Chcemy, żeby stworzyć jakąś politykę działania. Myślimy, że ta perspektywa do 30 roku jest realną perspektywą. Dlatego moje pytanie brzmi tak. Mamy jakby obiecane w tej chwili na poziomie centralnym przez rząd zwiększenie inwestycji w badanie i rozwój do 2%. To jest dwukrotne zwiększenie w stosunku do zapowiedzi pani minister, nawet jeżeli chodzi o przyszły rok, tak? W co należy zainwestować te pieniądze? Mówię o tej części publicznej. Dziękuję. Znaczy, chcę pan, żebym ja tylko martwiła się, jak zdobyć do tych 2%, ale musimy razem martwić się, jak wydać. Ja rozumiem, że dzisiejsza dyskusja tutaj, dyskusja w jakim kierunku ma iść nauka, w jakim kierunku mają pójść uczelnie, to jest właśnie dyskusja o tym, jak wydać później te pieniądze, które mam nadzieję będzie ich więcej. Więc idea jest taka. Znaczy ja uważam, że po pierwsze trzeba inwestować w taką aktywność uczonych, która będzie pozwalała im zdobywać jeszcze więcej grantów, możliwości udziału w międzynarodowych badaniach, czyli w excellence. I to po prostu jest jedna z najważniejszych rzeczy. Trzeba inwestować w excellence i to jest klucz. Po drugie, w takie rozwiązania, inwestycje, które nam pomogą zwiększać tą innowacyjność. Ale mam nadzieję, że dzisiaj państwo na tym też skupicie swoją dyskusję i zaproponujecie parę jeszcze tych kierunków, na których trzeba by się skupić. Ja mówię, nasz wysiłek w tej chwili to jest jak zwiększyć tą ilość i przygotować dobrą strategię rozwoju szkolnictwa, o której mówiłam na początku do 2030 roku, po to, żeby mieć jasno określone cele. Proszę bardzo, jeszcze chciała jedna osoba tam i myślę, że oddamy, powoli będziemy kończyli, jeśli ktoś z naszych panel. Proszę bardzo, tam. Serdecznie. Nazywam się Kubiak Przemysła, Politechniki Łódzkiej jestem, z Katedry Kujawskiej. Potem jeszcze tam, proszę, tam jeszcze jedna osoba i w takim razie, proszę. Podstaw konstrukcji maszyn. Od 3 lat uzyskującego doktora nauk technicznych zamki ubiegamy się o granty. Granty realizowane i inwestowane z Ministerstwa Nauki i Ministerstwa Gospodarki. Do niedawna jeszcze, za czasów pewnych tutaj przedsięwzięć, mieliśmy taką szansę. Powiem, jak wygląda życie naukowca. Naukowiec mieszka teraz w 38 metrach i wszystkie swoje fundusze, jakie miał, zainwestował w swój własny projekt, a między innymi tak naprawdę w ochronę praw patentowych, która w 10 krajach szeroko rozwijających się jest to kwota, zamyka się kwotą 1 200 000 z zakresu energetyki. Są to silniki cieplne, a generalnie podniesienie sprawności spalania wewnętrznego do 70%, tak? Czyli zbliżamy się do tak naprawdę teoretycznych, tak? Tutaj rozważa. Bowiem finansuje się, ze względu na to, że składamy projekty, obcinano nam po pół punkta, niczym tego nie motywując, obcinano nam tutaj zakres naszych tutaj grantów, tak? Nie wiemy tak naprawdę, chciałbym, żeby wszyscy tutaj dokładnie zdefiniowali, co jest celem tych grantów i jakie są priorytety pozyskiwania, tak? Czytamy czasem tematy, które zostały te granty i się sami zastanawiamy, co tak naprawdę będzie realizowane, nie pomijając żadnej tutaj dziedziny nauki, tak? Prosiłbym o zdefiniowanie tych celów. Nie tylko innowacyjności, ale zdefiniowanie priorytetów, tak? Żeby to było w przyszłości, można było z tego skorzystać, żeby to było użyteczne. A na razie innowacyjne. Dziękuję serdecznie. Prawda? Proszę jeszcze raz, bo to pani.
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ja tutaj chciałam się odezwać z pytania studentów na temat właśnie środowiska. Było tak, że są wykłady i robię chyba wiadomo swoją datę, ale niekiedy prosi się profesora o wystąpienie takich materiałów. Są profesorowie, którzy po prostu nie chcą się z nami tym dzielić, prawda? Którzy nie dadzą nam tego, żebyśmy mogli sobie to później przeczytać czy obejrzeć. A na przykład, jeżeli chodzi o takie zagraniczne uczelnie, to po prostu są ostatnie otwarte kursy do każdego. Wejdzie sobie w internet i może sobie przeczytać. Więc dlaczego chodzi o to, żebyście dali nam możliwość, że tak powiem, pewnej inspiracji, żebyśmy czuli, że oni są otwarci na nasze potrzeby. A po co właściwie nam zostać w kraju, jeżeli w Stanach mamy to samo i nie musimy się nikogo prosić? Więc tak to były na przykład, nie wiem, jeżeli każda uczelnia stworzyła swoją, powiedzmy, bazę danych, do której każdy student ma swoje wejście, żebyśmy mogli się zainspirować, żebyśmy mogli mieć pomysły, żebyśmy mogli sobie to przejrzeć. Zatem nie każdy, nie jesteśmy w stanie pójść na każde zajęcie. Mamy kilka kursów wybierane, a może powinni uczestniczyć przez ich uczniów. Jeżeli taka baza by była, moglibyśmy sobie spokojnie zajrzeć, zobaczyć, co się interesuje, z kim chciałbym się bliżej zaznajomić. Może to jest nieco naiwne, ale myślę, że byłoby przydatne. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby to mamy pominąć? Ja tylko króciutko chciałam na temat tej jakości. Jakość nie płynie z góry, jakość płynie z dołu. Jakość płynie od przedszkola. Porządne posegregowanie wiedzy w mózgach młodych ludzi jest nieobecne. W sensie oni nie mają systematyzowanej wiedzy. Są przeganiani.